Rozdział czternasty. Urodziny Liski Dlaczego nie wstydzimy się przejadać tu pieniędzy ludowych w tym czasie, gdy dookoła nas ludzie żyją w tak okropnej nędzy, że aż łukać się chce? Dlaczego wreszcie boimy się pokazać prawdę ludziom, chociaż ludzie i bez nas ją znają, i chowamy ją po swych komiaczejkach? Mikoła Chwilowej, walt Sznepy Mieszkanie Braginów było rzęsiście oświetlone. Ze środka, przez otwarte lufciki na ulicę wypadały dźwięki pianina. Dziwnie nie harmonizowały te wesołe dźwięki i oświetlone okna z ogólnym, ponurym tłem ulicy i miasta. Urodziny Liski były obchodzone... Jak na sowieckie warunki i panującą w kraju okropną nędzę, wspaniale. Zaproszono gości, przeważnie młodzież. Małe mieszkanko wypełniały śmiech, gwar rozmów, dźwięki muzyki, bawiący się ludzie. Tylko kostiumy gości nie odpowiadały tej uroczystości. Były staromodne, przeważnie zniszczone i z wielkim nakładem pracy i czasu odnawiane, cerowane i farbowane. Można było zobaczyć u panienek płócienne pantofelki na podeszwach ze sznurków. Lecz chęć życia i użycia, którą podniecała rzadka okazja do zabawy, wszystko tuszowały, stwarzając ogólny, wesoły nastrój. Do dyspozycji młodzieży był oddany pokój stołowy, z którego wyniesiono zbędne meble i kredens. Tu, w najdalszym kącie, przy piecu, ciotka Liski w woniejącej naftaliną i miętą sukni czekoladowego koloru, na pewno starszej od jej sędziwej do mumii podobnej właścicielki, grała na pianinie. Zwiesiła haczekowaty, jak dziób papugi, nos nad dużym drewnianym pudłem i waliła kościstymi palcami w żółte od starości zęby rozstrojonego, zakatorzonego instrumentu, który w odpowiedzi na zniewagę jęczał, Harczał, kaszlał, wył, ryczał, zgrzytał, wydając przeraźliwe dźwięki. Lecz młodzież nie była wymagająca i zadowalała się nie tyle melodią tańca, ile taktem uderzeń w klawiaturę. Do dyspozycji panien, w charakterze pokoju toaletowego i bawialni, była oddana sypialnia kobzowa. Osoby poważniejsze zainstalowano w sypialni braginów. Którą po doraźnym usunięciu z niej łóżek, szaf i komody obrócono w coś pośredniego pomiędzy salonem a pokojem stołowym. Tam siedzieli rodzice Lizy, Zofia, Kobzow, Ozimow i kilkoro najbliższych krewnych braginów. Liza znajdowała się przeważnie w pokoju dla młodzieży. Namiętnie lubiła tańczyć i nie odpuściła ani jednego tańca. Była ubrana najlepiej ze wszystkich panien. Miała nową, dobrze uszytą granatową sukienkę z kremowym, wykładanym kołnierzem i mankietami. Wydawała się w ciemnej sukni smuklejsza i młodsza. Włosy miała zebrane w olbrzymi węzeł z tyłu głowy. Była królową wieczoru. Wzbudzała w młodzieży męskiej zachwyt i uwielbienie, a wśród dziewcząt uznanie dla urody i zazdrość. Zabawa przyszedł do Mińska 10 stycznia. Przenocował u pani Żarskiej, a o dziewiątej rano, widząc, że w domu wszyscy wstali, wysłał Julkę na zwiady do mieszkania Braginów, aby zobaczyła, kto u nich jest i co robią. Wkrótce Julka wróciła i powiedziała, że wszyscy, prócz Kobzowa, który poszedł do pracy, są w domu i że piją herbatę. Zabawa poszedł do Braginów zabierając ze sobą sporą paczkę, owiniętą w gruby papier. Gdy wszedł do nich, pozdrowił obecnych i rzekł, witając każdego z osobna. Pragnąłem koniecznie pierwszy złożyć życzenia solenizantce i zdaje mi się, że jestem poza rodziną pierwszy. Owszem, owszem, pan pierwszy, rzekła wesoło Liska, darząc go ślicznym uśmiechem. Zabawa rzekł do niej. Proszę przyjąć zamiast kwiatów, których w obecnych czasach nie można kupić, ten upominek, który jest wyrazem mojej szczerej dla pani przyjaźni. Położył paczkę na stoliku pod oknem. Zaproszono go na herbatę. Wkrótce pożegnał ich, powołując się na potrzebę pójścia do miasta po zakupy książek technicznych tutajszej księgarni. Został zaproszony na wieczór. Po jego wyjściu, Liska zabrała paczkę do swego pokoju i zaczęła ją rozwiązywać. Dołączyła się do niej Zofia, a potem i matka. Wkrótce Liska wyjęła z paczki boa ze skórki niebieskiego lisa. Jakie śliczne futerko to lis? zapytała Liska. Tak, niebieski rzekła matka to bardzo droga rzecz. Przyszedł Bragin i również obejrzał Lisa. — O, rzecz amatorska! — powiedział z uznaniem. — Takie boła przed wojną lepsze aktorki nosiły, ta... — Co tam dalej? Liza odemknęła małe pudełeczka. — Uje! — wykrzyknęła zachwycona, widząc ładne kolczyki. Bragin i jego żona uważnie je obejrzeli. I to droga rzecz. Oho, patrzcie go. Nie spodziewałem się. Liska wyjęła z ładnego pudełka duży kryształowy flakon perfum. Matka je wzięła do rąk. Prawdziwy hubligant. Doskonałe i bardzo drogie perfumy. rzekła po chwili. Następnie Liska wyjęła z paczki podłużne tekturowe pudełko, w którym był tuzin jedwabnych pończoch z francuskimi etykietami na opaskach. Na dole paczki było duże pudło czekoladowych pomadek, a pod nim cztery flaszki koniaku. He, to już o mnie pomyślał, rzekł Bragin, biorąc do rąk flaszkę. Martel, aż się oczom nie wierzy. Ileż to musiało teraz kosztować? Długo się toczyły rozmowy w rodzinie braginów na temat dzisiejszych upominków zabawy. Ja podejrzewam, że on wcale nie jest technikiem telegrafu z Bobrujska – rzekła pani Zofia. A kim? Zapytał bragin. Może fałszerzem pieniędzy? Albo. Albo może służy w GPU lub w pogran Adriadzie? Wszystko to możliwe rzekł Bragin. Ale co to nas obchodzi? Mówi technik? Niech będzie technik. Grunt człowiek porządny. Od tylu lat go znamy. Wstyd obmawiać. Ja nie obmawiam, tylko wyrażam przypuszczenie. powiedziała pani Zofia. Długo jeszcze zabawa i jego upominki były tematem rozmów w rodzinie braginów. Ostatecznie postanowiono nie opowiadać o nich krewnym i znajomym. I nawet wani, mąż Zofii Kobzow. Nic nie mówić, rzekł bragin. Zabawa wieczorem, jakiś czas siedział ze starszymi, a potem poszedł do przyległego pokoju, gdzie wesoło bawiła się młodzież. Długo się przypatrywał lisce, która tańczyła z kuzynem Pawłem. Potem niepostrzeżenie wyszedł i udał się do mieszkania pani Żarskiej, do swego pokoju. Tam odkorkował flaszkę koniaku i wprost z butelki wypił kilka dużych haustów. Zapalił papierosa, posiedział trochę na łóżku i znowu wypił. Wrócił na salę. Młodzież tańczyła polkę, liska również tańczyła. Kilka razy złapał na sobie zalotne spojrzenie dziewczyny. Gdy czekoladowa ciotka trochę później zagrała jakiegoś przedhistorycznego walca, zabawa poprosił Liskę do tańca. Tańczył dobrze i miał w niej doskonałą partnerkę. Zapomniał o wszystkim. Wirował lekko po sali, obejmując giętkie, silne ciało dziewczyny. Czuł wonie jej włosów i lekki odór potu, który go drażnił jak silne perfumy. Fascynowały go jej śliczne oczy, wabiły ponsowe wargi. Ślicznie, Lizo, rzekł cicho. Co? zapytała szeptem. Ślicznie pani tańczy i ślicznie wygląda. Cudownie, rzekł z zachwytem. Uśmiechnęła się do nią wdzięcznie, z lekka unosząc w górę głowę. Skończyli tańczyć dopiero wtedy, gdy czekoladowa ciotka, zmęczona zupełnie, przestała bębnić w klawisze pianina. W pokoju starszych grano w karty. Młodzież w przerwie, dając wypocząć ciotce, zabawiała się grą w fanty. Zaczęto wykupować je. Lisce za karę przypadło być spowiednikiem. Poszła do pokoju panien i siedząc w krześle w pobliżu drzwi, spowiadała wchodzących. Śmiała się, słuchając z komiczną powagą wypowiadanych przewinień i udzielała rozgrzeszeń lub wyznaczała pokutę. Wszedł zabawa, stanął przy niej. Nigdy nie wyglądała tak pięknie jak teraz w tajemniczym półmroku. Jakie macie grzechy? zapytała przytłumionym głosem dziewczyna. Kocham się w pewnej pannie. To nie grzech. Kocham ją więcej niż swe życie, rozum dla niej tracę. Milczała. Spokój straciłem. Dla niej gotów jestem wszystko i wszystkich poświęcić. Nie odpowiadała mu. Ujął jej silne ramię. Trzeba to jej wyznać, a nie mnie, rzekła cicho, prawie szeptem. Boję się jej to wyznać. Trzeba być śmiałym. Tchórzastwo to grzech. Ma pani rację. Ujął w dłonie jej głowę i pocałował w usta. Zaczął całować jej twarz. Nie broniła mu. Po chwili rzekła. Niech pan wyjdzie, bo mogą coś pomyśleć. Wyszedł posłusznie. Wkrótce na salę wniesiono duży stół i zaproszono młodzież na herbatę. Później znów rozpoczęto tańce. O godzinie dziewiątej młodzież zaczęła się rozchodzić. Pozostali braginowie, zabawa, Ozimow, kobzow, jakiś staruszek bliski krewnym braginowej, który stale zacierał ręce i cicho bezdźwięcznie prawie chichotał, jak gdyby się radując czymś, i czekoladowa ciotka która przed chwilą jeszcze gwałciła przestarzałe pianino. Siedzieli w pokoju starszych. Opustoszony przez młodzież stałowy pokój doprowadzono do normalnego stanu i przygotowano stół do kolacji. Kończono grę w Preferansa. Ozimow przegrał. Pomimo swej taktyki wpadł kilka razy, bo chciał wprawić w podziw obecnych i zagrał po nonchalansku. Był tym zirytowany, Chociaż zrobił obojętną, zimną, majestatyczną minę. Przy kolacji wypadło tak, że liskę posadzono obok Ozimowa, a zabawa siedział naprzeciw nich, mając z lewej strony Zofię, a z prawej chichoczącego staruszka. Ozimow bawił liskę poważną rozmową i taką minę przybierał, jakby zaznaczał. Widzisz, jak ci dogadzam? Ja, taka osoba! — Musisz to rozumieć i cenić. Na stole prócz różnych przekąsek należących w Sowietach do dawno zapomnianego przez pospolitych obywateli luksusu stała duża karawka wiśniaku. Była i bezczelnie bijąca w oczy burżuazyjnym przepychem flaszka koniaku. Bragin wytłumaczył obecność kontrrewolucyjnych płynów na stole. Jesteśmy tu w najbliższym kole, można powiedzieć, w rodzinie. Więc chcę, według tradycji, którą my, ludzie starej daty, bądź co bądź szanujemy, wypić zdrowie mej najdroższej córuchny. Chociaż alkohol to tego burżuazyjny przesąd i złym, można powiedzieć, nauk. Tu bragin zatrzymał się. Przełknął ślinę i obwiódł wszystkich obecnych spojrzeniem. Lecz w wypadkach wyjątkowych, i biorąc pod uwagę tę mądrą maksymę, którą powiedział, jeśli się nie mylę, Mahomet, że nie to człowieka psuje, co do ust wchodzi, a to, co z ust i temu podobne, to tego, nie w ogóle, niech żyje wiele lat szczęśliwie, w dobrym zdrowiu, moja córuchna. Kołast był spełniony przez wszystkich. Nawet przez Ozimowa i Kobzowa, którzy z wielką rezerwą, jakby nie smakiem, popijali pięćdziesięcioprocentowy wiśniaczek. Pili solidni, bragin, zabawa i chichoczący staruszek. Zabawa, który podczas tańców wychodził dwa razy poprawić humor, teraz był już dobrze zawiany. Było mu wesoło, chciało się śmiać, a jednocześnie opanowało go. W stosunku do otoczenia, ironiczne, zaczepne usposobienie. Patrzył na siedzącego obok liski Ozimowa i myślał: Ty dostaniesz liskę jako żonę dopiero po ślubie w zaksie, a ja, kiedy zechcę, ty będziesz dla niej wygodnym szlafrokiem, a ja kochankiem. Teraz jeszcze nie, ale później zobaczymy. Ozimow dostrzegł uparte, ironiczne spojrzenie zabawy i na twarzy jego odbiła się niechęć i nienawiść. W tym momencie zabawa wstał z miejsca i biorąc flaszkę koniaku, drugą już, napełnił stojący przed Ozimowem próżny kieliszek. Teraz my, rzekł uroczyście, wypijemy zdrowie solenizantki. My obaj tak ją kochamy i szanujemy za jej niezwykłe zalety duchowe, ten, tego, wszystkie inne, przedstawiające niezaprzeczalne wartości uniwersalno-internacjonalne, że więcej oddanych sobie przyjaciół nie ma na pewno. Wszyscy zamilkli. Tylko chichoczący staruszek zacierał dłonie. A czekoladowa ciotka wyrażała zdumienie, zwieszając dolną wargę i ukazując z żółką sztuczną szczękę. Zabawa wypił kieliszek koniaku, nalał drugi, znowu wypił i zwrócił się do Zimowa. Czemu pan nie pije? Nie życzy pan Elżbiecie Pawłownie dobrego zdrowia? A może pan się boi, żeby ktoś z obecnych tu pana nie zadenuncjował? że prowadzi się pan nie jak partyjny, używając spirytuali, a? Pluń pan, śmiało, my nie zdradzimy. To tylko u was szpiclowanie i donosicielstwo są przyjęte, a wśród bezpartyjnego ścierwa tego nie ma. Śmiało, pij pan. Ja was proszę w inny sposób do mnie się odzywać. Nie rozumiem sądząc z tonacji jestem trochę muzykalny wnioskuję że pan się gniewa porzuć to pan to burżuazyjne fochy chyba że chce pan zepsuć wszystkim humory ozimow pogardliwie sapnął nosem i rozpoczął rozmowę z kobzowem zofia pociągnęła zabawę za rękaw i kokieteryjnie pogroziła mu paluszkiem Liza spojrzała na niego zdumionymi oczami i opuściła długie rzęsy rzucające cień na policzki. Tylko chichoczący staruszek śmiał się, zacierając dłonie, a bragin często chrząkał i współczująco spoglądał na zabawę. Stary nie lubił Ozimowa i przyjmował go tylko ze względów praktycznych, chcąc i drugą córkę wydać za mąż za dobrze sytuowanego człowieka, chociaż ten był komunistą. Wkrótce ogólny nastrój się poprawił. Kobzow opowiadał kawały, które wcale nie były komiczne, lecz z których zwykle pierwszy hałaśliwie się sam śmiał. Orobił zupełnie nieodpowiednie analogie na potwierdzenie swych wniosków i często na poparcie ich przytaczał przeciwne im aforyzmy i przysłowia. Zwykle dodawał ciągle, rozumiecie, chociaż opowiadał najpospolitsze rzeczy. O, nie rozumiecie mówił, robiąc srogie oczy. Nie każda sztuka i nauka, rozumiecie, mogą być korzystne dla obywateli. Rządy burżuazyjne, rozumiecie, uczą swych podwładnych wielu zbędnych nauk, rzemiosł i sztuk. W ogóle, rozumiecie, cała burżuazyjna sztuka, literatura, a nawet muzyka są zbędne. Szkodliwe, bo nie prowadzą do uświadamiania mas, bo są dla nich opium, rozumiecie? Jak i religia. Obejrzał siedzących za stołem słuchaczy, zbadał stopień uwagi, wybałuszył jeszcze więcej oczy i ciągnął dalej. Otóż opowiem Wam na ten temat, rozumiecie, jedną historię tak. W pewnym, rozumiecie, wschodnim burżuazyjnym, naturalnie, państwie żył sobie król, bogaty król. Prowadził bezczynne, głupie i, rozumiecie, życie, chojnie opłacał wszystkich sztuk mistrzów i błaznów. Wiedziano o tym w całym państwie. Otóż jeden z jego podwładnych poświęcił, rozumiecie, całe swoje życie na wyuczenie się nowej, trudnej sztuki, którą, rozumiecie, w tajemnicy przed wszystkimi zachowywał. Chciał w ten sposób, rozumiecie, uzyskać od swego szczodrego władcy hojną nagrodę. Zabawie się nudziło. W trakcie tego opowiadania albo patrzył w oczy Kobzowowi, albo robił oko do liski, która siedziała naprzeciwko. Założył ręce w tył za oparcie krzesła, na którym siedział chichoczący staruszek. Obok którego na następnym krześle usadowiła się czekoladowa ciotka. Zabawa szturchał ją palcem w bok i chował rękę za oparcie krzesła. Tamta, niemile zdziwiona, spojrzała na chichoczącego staruszka, który wesoło zacierał dłonie zerkając w jej stronę. Czekoladowa ciotka odsunęła się wraz z krzesłem trochę dalej od niego, a on nadal bezdźwięcznie się śmiał. Czekoladowa ciotka gotowa była wybuchnąć. Podniosła wysoko głowę i gniewnie przeżuwała sztuczną szczękę za wyrządzoną jej zniewagę. Otóż, rozumiecie, w tym celu ciągnął dalej Kobzow. Zrobił w grubej desce dziurkę, przez którą ziarnko grochu ledwie przechodziło, i zaczął się ćwiczyć w trafianiu grochem do tej dziury. Zwiększał, rozumiecie, stopniowo odległość. Aż zatrzymał się na dwudziestu krokach. Sztuka ta była bardzo trudna, bo postawił sobie za zadanie, rozumiecie, każdorazowo niechybnie trafić do dziurki. Czekoladowa ciotka, którą zabawa w tej chwili ponownie szturchnął palcem w bok, wytrzeszczyła oczy. Chciała coś powiedzieć, zakręciła głową w wysokim kołnierzu staromodnej sukni i omal nie zgubiła sztucznej szczęki. Liza, która siedząc naprzeciw spostrzegła te manewry zabawy, zagryzła dolną wargę, wstrzymując śmiech. A chichoczący staruszek, nie wiedząc o tej burzy, która się szykowała na prawo od niego, nadal się śmiał i wesoło zacierał dłonie, niby to porozumiewawczo zerkając po obecnych, czym doprowadził do jeszcze większej pasji czekoladową ciotkę. Po dwudziestu, rozumiecie, latach nieustannych ćwiczeń opanował tę sztukę w zupełności i udał się do królewskiego pałacu. Król łaskawie go przyjął i zapytał: Co potrafi zrobić nowego, aby go tym ująć? Tamten, rozumiecie, odparł: Potrafię wrzucić każdorazowo z odległości 20 kroków zianko grochu do małej dziurki, przez którą zaledwie przesunąć je można. Król może zbadać osobiście tę dziurkę. W tym momencie czekoladowa ciotka, którą zabawa szczególnie mocno drgnął palcem pod żebra, porwała się z miejsca. Z oczu jej iskry się sypały, a w kątach zbielałych warg ukazała się piana. To świństwo, panie! po panie! Ostatni łobuz! Szelma tak się nie zachowa! Jestem uczciwa wdowa i nie pozwolę sobie na coś podobnego! Tak! Świństwo, Od co! Ja ukończyłam z odznaczeniem smolny instytut i nie pozwolę byle Hamowi na takie obrzydliwości. Nie, nie i jeszcze raz nie! Zawróciła w miejscu i wysoko wznosząc głowę, skierowała się ku wyjściu. Trzasnęła drzwiami. W przedpokoju prędko się ubrała i wypadła z mieszkania na ulicę. Wszyscy byli zdumieni. Najwięcej przerażony był Kobzow, który myślał, że czekoladowa ciotka na niego się oburzyła. Nie myślałem, rozumiecie, rzekł, aby takie głupstwo mogło ją obrazić. Dziwię się, rozumiecie i nie pojmuję. To na pewno ten nieszczęśliwy wyraz dziura. To stara dewotka, więc rozumiecie ten tego i, i w ogóle. Poplątał się i zupełnie zamilkł. Zofia niezadowolona przeszyła go piorunującym, nic dobrego na przyszłość, niewróżącym spojrzeniem. — Ty zawsze, czuszka, jakieś ordynarne świństwa zrobisz! — rzekła, wydymając wargi. — Ależ moja droga! Nie tłumacz się! — zamilkł. W oczach Lizy ukazały się łzy od wysiłków, które robiła, aby pohamować śmiech. Zabawa zupełnie spokojnie napełnił koniakiem kieliszki, a chichoczący staruszek, nie podejrzewając, by był celem ataku czekoladowej ciotki, zacierał dłonie i zachłystywał się krótkim, bezdźwięcznym śmiechem. – Państwo pozwolą, że dokończą historyjkę z grochem – rzekł Kobzow – bo myślę, rozumiecie, że tu nie ma już tak przewrażliwionych osób wychowanych w burżuazyjnej kulturze. Prosimy, basem wyciągnął zabawa, odpowiadając jeden za wszystkich. Otóż, opowiadał dalej Komzów, przyniesiono, rozumiecie, deskę, w której pośrodku była ta no... otwór, mały otwór. Tak. Sztuk mistrz, rozumiecie, odmierzył dwadzieścia kroków, rzucił ziarnkiem grochu i ono przeleciało przez ten... przez ten otwór. Powtórzył to z tym, że skutkiem na żądanie króla rozumiecie popisywało się swą sztuką kilkadziesiąt razy, zawsze trafiając niezawodnie do tej. do tego otworu tak. Liza się uśmiechnęła, ubawiona tą ostrożnością kobzowa. Zabawa marszczył czoło, ściągał brwi i śmiał się w duchu. I cóż, wy myślicie? Jak król wynagrodził sztuk mistrza za tę niezwykłą sztukę, co? Pytał, oglądając wszystkich obecnych. Dał mu duży majątek, rzekł Branin. — Zostawił go na swym dworze do bawienia gości, powiedziała Liza. Nie, rzekł triumfująco Kobzow, skierowując wskazujący palec ku sufitowi i wybałuszając oczy. Nie, powtórzył z mocą. Potem zrobił dłuższą pauzę i zdławionym, tajemniczym głosem wyrzucił z siebie. Kazał mu dać, rozumiecie, garniec grochu. Tak, <laughs> zaczął pierwszy przesadnie głośno się śmiać, a potem, uspokoiwszy się nieco, rzekł mentorskim głosem. Tak samo i sztuki oraz nauki burżuazyjne spodziewamy się po nich olbrzymich korzyści, a zdobywamy garniec grochu. Uroczyście wyprowadził konkluzję Kobzow. Zabawa przypomniał sobie sypialnię Kobzowa, dębowe, rzeźbione łóżko, piękną toaletę, drogi dywan, obraz nagiej kobiety na ścianie i ironicznie się uśmiechnął. Po pewnym czasie kobzow przyniósł z łóżeczka śpiącego syna. Obudził rozespane dziecko i zmusił je do deklamowania modnej wówczas piosenki. Była dziwnie ponura, jęcząca, niby wyrwana z piersi tchórzliwych niewolników. Była nacechowana rezygnacją. Brakowało jej siły, ognia, buntu. Dziwnie brzmiała w ustach dziecka, które zaledwie mogło mówić. Z przemocą białych, najemnych żołdaków oddział komunistów się zmagał. Ozimow ze sztucznym, lojalnym zapałem oklaskiwał małego deklamatora. Komunista rośnie. Pochwalam, pochwalam rzekł wyniośle. Wkrótce zebrani podzielili się na dwie grupy. Zabawa rozpoczął rozmowę z Zofią i Braginem, łapiąc od czasu do czasu na sobie spojrzenie Lizy. Ozimow prowadził dyskusję na zasadnicze tematy z kobzowem. Zabawa słyszał, jak kobzow mówił: Ja, towarzyszu, w tej kwestii mam odrębne mniemanie. Odchylenia się od ścisłej doktryny bynajmniej nie świadczą o niekonsekwencji, tylko o ustępstwach na rzecz życia realnego i koniecznościach takich odchyleń dla dobra ogółu. Ozimów z zapałem mu zaprzeczał. W kilka minut później zabawa posłyszał, jak Ozimów, rzucając od czasu do czasu spojrzenia na wszystkie strony, i podkreślając wyraz ruchami palców, wygłaszał: Towarzysz, Władymir Ilicz powiedział: Nie ten mądry, kto nie robi błędów. Takich ludzi nie ma i nie może być. Ten mądry, kto robi błędy małe i umie prędko je znajdować i poprawiać, popisuje się elokwencją i erudycją. Pomyślał zabawa, wychylając kieliszek koniaku. Po pewnym czasie rozmowa znowu stała się ogólną. Ozimow, zapewne chcąc się popisać wolną myślnością i rozweselić obecnych, zaczął opowiadać modną wówczas w sowietach anegdotę o Bimie i Bomie, którzy w moskiewskim teatrze rozwieszali po ścianach na scenie portrety różnych wybitnych sowieckich działaczy. Gdy zabrakło miejsca dla dwóch portretów, Bim zapytał Boma, a tych gdzie umieścimy? Na co Bom odpowiedział: Lenina pod ściankę, a powiesić. Gdy Ozimow powiedział ostatnie zdanie: Lenina pod ściankę, a Trockiego powiesić, zabawa wstał i pochylił się ku niemu przez stół. Pan partyjny! Zapytał ostro. A co? Partyjny pan? pytał, marszcząc czoło zabawa. Tak. Jestem komunistą. Szkoda, rzekł z naciskiem zabawa. Szkoda partii komunistycznej, że ma takich członków. Największy wróg komunizmu nie będzie w ten sposób wyszydzał wodzów proletariatu których paznokcia nie jest wart. Chichoczący staruszek zacierał dłonie. Wszyscy, zdumieni, patrzyli na zabawę, który wciąż stojąc, cały wrzał sztucznym oburzeniem. Ozimow podniósł się z miejsca. Twarz nabiegła mu krwią. — Ale co to pana obchodzi? Czego pan się u mnie czepia? — rzekł omal z płaczem. To mnie bardzo obchodzi, bo jestem Saciustwu Jestem Saciustwu RKP, że ma takich członków, takich hańbiących partię oportunistów, szukających ciepłych miejsc, a udających ideowców i prawowiernych marksistów. Tacy goście są bardziej niebezpieczni od wszystkich naszych wrogów zewnętrznych. Bo udając komunistów, zochydzają i kompromitują swoim idiotyzmem, chciwością i pychę ideę socjalistyczną wobec ludzi partyjnych, którzy uważnie obserwują każdy ich ruch, każdy czyn, każde słowo. Komunistą jest wytrwały, zimny, konsekwentny, mądry, wykształcony, stanowczy zwolennik materialistycznego pojmowania dziejów. A pan jest tępy, leniwy, niedouczony, chciwy materialista. Pan materialista dla siebie, na luksusowe życie, na dobre żarcie, na ładne dziewki i ja. Gdyby nie szacunek dla obecnych tu osób. Zabawa obrzucił wszystkich obecnych spojrzeniem. Inaczej pouczyłbym jego mościa partyjnego jak się należy zachowywać, aby partii nie kompromitować. Ozimow rzekł jąkając się. Mnie, mnie obrażają. Ja nie rozumiem. Ja nie mogę pozostać tu dalej. Przepraszam. Do widzenia. Powoli poszedł ku wyjściu. Szczęśliwej podróży! rzucił za nim wśród ogólnej ciszy zabawa. Tylko niech jegomość nie zamelduje po drodze w GPU, że tu piją koniak. Po takich materialistach można wszystkiego się spodziewać, gdy chcą się zemścić. Ozimow wyszedł. Wszyscy milczeli. Tylko chichoczący staruszek radośnie zacierał dłonie i śmiał się krótkim, bezwdzięcznym śmiechem. Dalszy wieczór był popsuty. Wkrótce wszyscy się rozeszli. Wystąpienie zabawy każdy inaczej sobie tłumaczył i każdy się mylił. A zabawa w swoim pokoju u pani żarskiej kilka razy pociągnął wprost z flaszki koniaku i położył się spać. Gdy później, po cichu, aby nie obudzić matki, weszła do jego pokoju Julka i położyła się z nim do łóżka, zabawa śmiejąc się do niej rzekł. Zadałem im Bobu. Komu? Szeptem zapytała dziewczyna. Tamtemu maślanemu Lalusiowi? Zabawa się zdziwił tej przenikliwości. Ależ ta smarkata ma węch, pomyślał. Trzeba uważać, aby nie mieć w niej wroga. Bo jeśli nie będzie kochanką i przyjaciółką, to natychmiast stanie się szkodliwa. Tak. — Walusiowi! — powtórzył jej słowa, przypominając sobie antypatyczną twarz Ozimowa. Tegoż wieczora w Mińsku wyprowadzono Jana Pielińskiego z podwału GPU na dziedziniec. Ustawiono go przy świetle latarni pod murem. Naprzeciw niego stanęła sekcja żołnierzy z karabinami w rękach. Ku niemu zbliżył się komendant GPU i jakiś cywil, który rzekł — Jestem oskarżycielem ludowym z rew Trybunału. Następnie rozwinął trzymany w ręce papier i odczytał wyrok śmierci na Jana Pielińskiego, oskarżonego o zbrodnię szpiegostwa na rzecz państwa ościennego. Po odczytaniu wyroku, komendant GPU rzekł do Pielińskiego. Po raz ostatni pytam, czy chcecie wyznać prawdę o waszej organizacji? Jeśli złożycie szczere zaznania, darujemy wam życie i przyjmiemy na służbę. Nam są potrzebni, zdolni, odważni ludzie znający polski język, stosunki za granicą i metody pracy polskiego drugiego oddziału. Wybierajcie. Albo śmierć, wskazał ręką w kierunku sekcji egzekucyjnej. Albo życie. No, nie traćcie czasu. Strzelajcie. Odparł Pieliński. Komendant GPU wraz z prokuratorem odszedł na bok. Komwzwot dał krótką przygotowawczą komendę. Żołnierze ją wykonali. – Do przestępcy przeciw sowieckiej władzy! – zabrzmiał słuchy donośny głos. Komendant GPU krzyknął. – Ostatni raz pytam! Zgadzasz się? No! Pieliński nie odpowiedział. Patrzył gdzieś ponad mury, ponad dachy, wyiskrzone gwiazdami niebo. Na dziedziniec wbiegł bez czapki dyżurny gépista i krzyknął: Zaczekać! Podbiegł do komendanta i podał mu jakiś papier. Tamten przeczytał go i rzekł do komzwona. Egzekucja odroczona. Odprowadzić aresztowanego do celi. Adstań! komenderował kom zwod celującym do stojącego pod murem człowieka żołnierzom. Krasnoarmiejcy opuścili karabiny. Cała ta procedura była sfingowana. Chodziło im o złamanie ducha Jana Pielińskiego i wydobycie zeznań, których dotąd w żaden sposób nie mogli od niego uzyskać. Teheran. Szach Perski udekorował orderem Lwa i Słońca słynnego ekwilibrystę, który się popisywał przed dworem swą sztuką. Europa. Szef wywiadu wojskowego pewnego mocarstwa otrzymał odpowiedź na przedstawienie do odznaczenia orderem za waleczność i oddane państwu usługi wybitnego agenta wywiadu zakordonowego. Odpowiedź była lakoniczna. Szpiegów Wynagradzamy pieniędzmi. Smoleńsk. W Amerykance siedzieli w pojedynczych celach współoskarżeni: Pietrow, Gruszewski, Terlecki i Stankiewicz koledzy zabawy, którzy wpadli na skutek zdrady jednego z najbliższych współpracowników. Cele ich miały numery: 3, 6, 9, 12. Chicago. W sali teatru rewiowego odbył się konkurs piękności. Na estradę wychodziły pojedynczo współzawodniczki i przy świetle reflektorów demonstrowały przed sądem konkursowym i licznie zebranymi na sali widzami swą urodę. Miały poprzypinane do trykotów numery: 3, 6, 9, 12. Dziennik Romana Zabawy. Baranowicze, 22 lutego 1923 roku. Opowiem pewne zajście, które mogło się skończyć dla mnie fatalnie. Przybyłem do Polski z zagranicy 17 lutego. W Baonie nie było wolnych koni, więc wziąłem sanki ze stójki gminnej. Chłop przyjechał na posturnek policji, gdzie czekałem na niego. Umieściłem się wygodnie w sankach, okryłem się dużym kożuchem, który chłop wziął ze sobą dla pasażerów, i ruszyliśmy w drogę. Noc była zimna, wokoło cisza, sanki lekko mknęły po dobrze utartej drodze. Nie spałem poprzednio dość długo, więc ukołysany miarowym chybotaniem sanek, zasłuchany w śpiew płus, niepostrzeżenie usnąłem. Obudziłem się od silnego wstrząsu sanek i obejrzałem się wokoło. Sanki mknęły w śnieżną dal. Woźnica siedział nieruchomo przede mną, nie mogłem poznać miejscowości. Chłop się poruszył. Długo jedziemy? Zapytałem go. Więcej chyba niż godzinę. Kuczku, my przejechaliśmy? Nie, żadnej wioski nie było. Jak to nie było? Stój, zatrzymaj konia. Uważnie obejrzałem miejscowość, której nie znałem. Z kierunku drogi, po której jechaliśmy, przekonałem się, że posuwaliśmy się przez cały czas na wschód. Zrozumiałem, że jesteśmy w Sowietach, daleko za granicą. Zawracaj konia i syp prędko z powrotem! Zajechaliśmy do bolszewików! Chłop, przestraszony bardzo, żywo popędził konia kierując sanki na zachód. Był on spod wołny i nie znał dróg ze strony Rakowa. Zbłądził skręcając za Rakowem na drogę do Zasławia, zamiast jechać na wprost do Kuczkunów i przez Dubrowy do Olechnowicz. Blisko godzinę jechaliśmy z powrotem, zanim dostrzegłem z daleka słupy graniczne. Równocześnie zobaczyłem biegnących wzdłuż granicy ludzi. Poznałem, że to są krasnarmiejcy którzy chcą odciąć nam odwrót do Polski. — Pędź prędzej, bo zginiesz! — krzyknąłem do chłopa. Ten zaczął okładać batem konia, a biedne szkapisko ostatnie siły wydobywało pędząc naprzód. Gdy byliśmy w pobliżu granicy, krasnoarmiejcy, którzy się znajdowali w odległości 150-200 kroków od nas, zaczęli strzelać. Natychmiast odpowiedziałem im częstymi strzałami z parabelą. Wystrzeliłem do nich z posiadanych siedmiu zapasowych magazynków, trzy i krasnoarmiejcy przestali strzelać. Minęliśmy ścieżkę graniczną. Wkrótce znalazłem drogę do Kuczkunów. Pojechaliśmy dalej powoli, bo koń był zmęczony. A na pociąg i tak się spóźniliśmy. To zajście mogło mieć dla mnie przykre skutki. I tylko dzięki temu, że wcześniej się obudziłem, nie naraziliśmy się na niepotrzebną walkę, która na pewno byłaby wynikła, gdybyśmy przejechali o tej porze do Zasławia lub zostali zatrzymani w mieście, albo na drodze do miasta. Wypadek ten wywarł na mnie bardzo przykre wrażenie. Zobaczyłem, że wszędzie wokoło mnie czają się niebezpieczeństwa, i są zwykle tam, skąd najmniej się ich spodziewam. Również spostrzegłem, że zaczynam się bać samotności i dnia. Będąc w Sowietach, bardzo niechętnie ukazuje się we dnie w mieście i zawsze z niecierpliwością oczekuję nadejścia nocy. Nerwy mam chorobliwie naprężone i jestem niezwykle podejrzliwy. Myślałem już o tym, aby znaleźć sobie stałego towarzysza, z którym mógłbym odbywać podróże do Sowietów, bo sam. Będąc w Bolszewi, nawet zasnąć się boję, aby mnie we śnie nie zaskoczono. Po tym, co się stało z Gruszewskim, Pietrowem i innymi kolegami, wszędzie węszą zdradę, niebezpieczeństwa i zasadzki. We dwóch można być pewniejszym. Gdy jeden śpi, drugi może czuwać. Na ulicy można się pilnować wzajemnie i gdy jednego kryją, drugi rżnie z maszyny. A w tym czasie i pierwszy może stanąć do walki. W pociągach można jechać w jednym przedziale, lecz w różnych kątach, niby nieznajomi, a w razie potrzeby nawzajem się bronić. W ten sposób można się podtrzymywać wszędzie. W lesie i w polu niczego się nie obawiam, bo zawsze czuwam i mam możność walczyć. Ale nie w mieście, w mieszkaniu, pociągach, na dworcach, ulicach. Tylko gdzie znaleźć pewnego człowieka? To bardzo trudne. Potrzebuję, żeby był śmiały, wytrwały, niewybredny, żeby dobrze znał język rosyjski, żeby miał taki charakter, abyśmy mogli żyć zgodnie. Gdzie? Gdzie go znaleźć? Mam sporo znajomych na kresach wschodnich, lecz wiem, że żaden z nich na tę pracę się nie zgodzi, bo po pierwsze, bardzo niebezpieczna, po drugie, niepopłatna. Zaproponowałem tę robotę pewnemu, jak mi się zdawało, odpowiadającemu mym wymaganiom znajomemu. Odpowiedział mi, lepiej kraść albo rabować, niż tak jak ty diabła za ogon łapać i szukać pętli na szyję. Bywam często u olewskich. Gramy w karty i domino, a jeśli jest pułkownik, śpiewamy. Od nich zwykle idę do lolki i piję. O listce staram się zapomnieć. Wiem, że przed wiosną niczego nie dopnę. Na wiosnę mogę zamieszkać na dłużej u pani żarskiej, wyznaczyć listę randki poza domem, robić wycieczki za miasto. W ogóle mam pole do żywszej akcji, a obecnie boję się, aby jej nie spłoszyć. Wiem, że potrafię ją zdobyć, tylko trzeba być cierpliwym. Dużo mi mógł zaszkodzić. W rodzinie Braginów skandal z Ozimowem i Liska na pewno wytłumaczyła sobie to zazdrością z mojej strony. Ale co o tym myślą inni? Trzeba przez dłuższy czas do nich nie chodzić. Niech wszystko się trochę zapomni. Brześć nad Bugiem, 26 lutego 1923 roku Cieszę się bardzo, nareszcie mam pomocnika chłopca, który najwięcej mi odpowiada i charakterem i wiekiem i jak spostrzegłem zamiłowaniem do przygód. Oczy ma szczere, patrzy otwarcie śmiało i jest naturalnie pijakiem. Spostrzegłem to na początku naszej znajomości. Nazwisko jego Kralewicz, imię Antoni. Opowiem wam o nim obszerniej, bo przeczuwam, że ten chłopiec odegra w moim życiu większą rolę. Na moją prośbę o danie mi do pomocy człowieka, chociażby w charakterze kuriera, wyznaczono mi spotkanie z pewnym gościem, które odbywało się w restauracji. Zbliżyłem się do stołu, przy którym siedział mój znajomy, od nas i tamten facet. Przywitałem się z kolegą i zapoznałem się z nieznajomym mężczyzną, wymieniając lewe nazwisko. On nie wiedział, w jakim celu przyszedłem i kto ja jestem. Okazało się, że jest to były oficer gwardii cesarskiej. Ubrany był pretensjonalnie, paluchy miał wymanikurowane, trzymał się z jakąś komiczną wyniosłością. Spoiłem go i po krótkiej rozmowie stwierdziłem to, co od razu wywnioskowałem z jego zewnętrznego wyglądu. Ten człowiek jest nieodpowiedni dla mnie. Ja szukam człowieka, który by i w błocie się położył. I wszy się nie bał, i głodować potrafił, i łachy wdział. W ogóle aby był chłop do wszystkiego, a ten? Miałem jeszcze jedno spotkanie, które się odbyło w ten sam sposób jak poprzednie. Nie potrzebowałem nawet spijać nowego kandydata na mego współpracownika, by mu język rozwiązać. Był już pijany i paplał nieustannie. Miał przeszło 40 wiosenek. Był prawie zupełnie łysy. Przed rewolucją był aktorem rosyjskiego prowincjonalnego teatru, a po rewolucji zwiał do Polski. Z miejsca zaczął się chwalić swymi zwycięstwami na polu miłosnym i opowiadać o tym nieodpartym uroku, jaki wywierał na kobiety. Zapalił się. Był to widocznie jego ulubiony temat. Po chwili, na dowód swych słów, wyjął portfel i pokazał nam jeden z jego przedziałów. Zobaczyłem długą, białą, ebonitową linijkę szerokości palca. A na niej były umocowane wąskie pasemka włosów, po kilkanaście razem, podzielone małymi przerwami. Włosy były w różnych kolorach. Rozumiesz pan? Mrugając do mnie okiem, mówił, błyskając oczyma i wykrzywiając zniszczoną gumową twarz. To są noczki, na pamiątkę. Ha ha ha! Mile spędzonych godzin! – Stamtąd loczki! <laughs> – zaśmiał się i zaślinił. Każdej kochance, którą miałem dłużej i która była godna zająć miejsce w mojej <laughs> kolekcji, wycinałem na pamiątkę stamtąd loczek. Ten czarny, jak Agat, to córka hrabiny, Heleny. Ten rudy, primadonny. – Słyszał pan o niej? – Pyszna samica! – a ten prawie biały, o, są i farbowane. Nawet tam sztuka się wkradła. Wkrótce pożegnałem go. Przypomniałem sobie, że niedawno pisałem w dzienniku, iż każdy człowiek jest zbieraczem. Oto dowód. Ten to również zbieracz, tylko dla mnie nieodpowiedni. Ja potrzebuję zbieracza przygód. Nie miałem już nadziei znaleźć potrzebnego mi człowieka. Gdy wczoraj, w nocy, do drzwi mego pokoju w hotelu Bristol ktoś zapukał. Było bardzo późno. Spałem już. Zdziwione zapytałem. Kto tam? Tu mieszka pan Roman Zabawa? Tak. Wpuściłem go do pokoju. Przyjechałem z Baranowicz, z polecenia pana. Wymienił nazwisko mego znajomego. Dowiedziałem się, że mój gość dwa tygodnie temu powrócił z Sowietów, gdzie był aresztowany przed kilkoma miesiącami na dworcu w Mińsku i posądzony o szpiegostwo. Trzymano go przeszło trzy miesiące w GPU. Sprawę jego prowadził śledczy Jan Niedbalski, Polak z Miru, miasteczko w pobliżu Stałców, który w czasie ofensywy bolszewickiej rozstrzelał kilku Polaków. Księży, oficerów i obywateli. Za te tak zwane zasługi otrzymał posadę w czele zwyczajce. Był to człowiek ospały, mało inteligentny, niezdolny. Jako sędzia śledczy wykazywał wielką głupotę, sprowadzając na manowce i wikłając najprostsze sprawy. On prowadził sprawę Jana Pielińskiego i wplątał do niej kilkudziesięciu niewinnych ludzi. W ten sposób zrobił z łatwej do wykrycia sprawy niemożliwe do rozplątania kłębek poszlak, w którym łatwo się ukryli prawdziwi winowajcy. Antoni Kralewicz zeznał mu, że pochodzi z Wilna, że jest sierotą, że był bez pracy i zbiegł do Sowietów. Prosił o pozostawienie go w wolnym państwie, bo jest proletariuszem i chce uczciwie żyć i pracować w Sowietach. Po kilku miesiącach wywieziono go do stacji nie je, a stamtąd na granicę. Prosił, aby go nie oddawano w ręce Polaków, którzy osadzą go w więzieniu. Przyrzeczono mu to i wyprowadzono go wieczorem na granicę. Wskazano mu kępę krzaków na polskiej stronie. Syp tam, tam palaków nie ma, tylko nie wracaj, bo sprawimy ci lanie. Poszedł we wskazanym kierunku. Z krzaków wyskoczyli uprzedzenie z góry przez bolszewików polscy żołnierze, którzy zrobili zasadzkę. Zatrzymali kralewicza i poprowadzili go do jednego z wagonów, w którym była zainstalowana prowizoryczna placówka. W ten sposób powrócił do Polski. Teraz rzekł, samodzielnie pracować nie mogę. Nie mam zdolności, ale chciałbym popracować wspólnie z panem. Dużo o panu słyszałem. Pan się na mnie nie zawiedzie. Mówiono mi, że pan chce znaleźć człowieka na kuriera, więc jeśli pan chce, jestem do usług. Spostrzegłem, że nie ma papierosów, a jest palące. Z tej okoliczności i z jego wyglądu wywnioskowałem, że cierpi biedę. Zapytałem, czy jest głodny. Odpowiedział wymijająco – Chociaż było późno, przyniosłem flaszkę wódki i zimne przekąski. Rozochocił się, zaczął obszernie opowiadać o sobie. Służył w ułanach u Dąbrowskiego, a po demobilizacji przez dłuższy czas był w pasie neutralnym, pomiędzy Litwą i Polską i przeżył tam wiele ciekawych przygód. Do Brześcia przyjechał bez biletu, bo nie miał pieniędzy na podróż. Jechałem początkowo w wagonie, a potem, gdy mnie dostrzeżono, dokończyłem podróż na dachu. Rzekł kralewicz. Przywiózł ze sobą cztery duże defensywne granaty. Rewolweru nie miał. Postanowiłem wziąć go na próbę, ale zdaje mi się, będziemy długo wspólnie pracowali. Wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie. Opiszę pokrótce jego wygląd zewnętrzny. Wzrost 170. Silnie zbudowany, lecz nie krępy. Oczy niebieskie, jasny szatyn. Jest w moim wieku. Ruchy ma powolne. Mówi spokojnie. Gdybym określając swój charakter, zaliczył siebie do grupy sangwiników, to jego zaliczyłbym na razie do kategorii flegmatyków. Może się mylę. Przyszłość to pokaże. Zostawiłem go u siebie. Jutro wyjeżdżamy do Baranowicz, a stamtąd razem na robotę. Baranowicze, 2 marca 1923 roku. Jestem już trzeci dzień w Baranowiczach. Zatrzymałem się nie u Władka, lecz w hotelu. Jeżdżę teraz wszędzie z Antonim. Wieczorem poszliśmy do Władka. Był u niego pułkownik. Gdy Kralewicz zobaczył pułkownika, to krzyknął – Servus, bo czy morda? – Skąd go znasz? – zapytałem zdziwiony. – Któż nie zna marszałka tutejszych pijaków? – To mój zastępca – rzekł pułkownik, wskazując Kralewicza. – "Pije, bracie, sto razy lepiej od ciebie – Jedną tylko na świecie rzecz szanuję. Wudziunię, A poza tym ani skrzypki, ani pipki. Nic kompletnie. U niego w herbie butelka alembiaku, dwa śledzie nakrzyż i askarowy. A u ciebie? Na tle ażurowej spódniczki dwa nagany i askierowy. A u ciebie ośla głowa, odrzekłem mu. Czas mi teraz upływa niepostrzeżenie. Przesiaduję stale w towarzystwie Władka, pułkownika i Antoniego. Pułkownik i Antoni zwykle zaczynają się ścierać. Ale to wszystko niezłośliwie. Dla sportu. Teraz braknie mi czasu na czytanie książek, które zwykle kupuję w kioskach na dworcach. Wczoraj zaproponowałem Antoniemu, żeby przeczytał powieść Uptona Sinclaira Jim Higgins, którą dopiero co przeczytałem. Przeczytaj, ciekawa powieść, powiedziałem zachęcając go do lektury. Nie chcę. Ja sam mam w głowie siedemdziesiąt siedem powieści, odparł Antoni. Czytać nie lubi. Natomiast lubi bardzo śpiew i śpiewa wiele oryginalnych pieśni. Najczęściej popularną w sowietach piosenkę Cypleonok. Kurczak pieczony, kurczak smażony poszedł na spacer po ulicy. Jego złapali, aresztowali. Pokaż dowody, my strażnicy. Pułkownik zwykle akompaniował mu na gitarze, a często śpiewali razem. Czy ty Kadecki, czy ty Sowiecki, czy komisarzem jesteś ty? Ja nie Kadecki, ja nie Sowiecki, ja obywatel z biedoty. Odpowiadał cieniutkim głosikiem przestraszonego cyprionka Antoni. Cepionok to jest kurczak. Będz go w makówkę, postaw litrówkę, prędko, bo chcemy bardzo pić, ryczał pułkownik. Objedli biednego, obdarli całego, a teraz możesz dalej iść. Potem razem śpiewali zakończenie piosenki. Kurczak pieczony, kurczak smażony, poznał, jak rządzą bolszewicy. Bez mamy kury nie wyjdzie z dziury, nie spaceruje po ulicy. Jeśli nie śpiewali, to opowiadali kawały albo się przekomarzali o jakieś głupstwo. Antoni na przykład kupił sobie nową czapkę. Pułkownik natychmiast na to zareagował. Czapka, w kratę, szalik, bordo, złodziej, całą mordą. Tyś sam ładny, odcinał mu się Antoni. I nogi ma, jak złodziej podolski, trzewik numer pięćdziesiąty, a wystroił się, jak Alfons z Radomia. Tylko pora sol do ręki, zapałkę w zęby i fruwać do Mańki Trąby w zaloty. Pułkownik udał, że się gniewa. Jeśli pan jeszcze raz tak powie, to po chińsku z panem pogadam. A pan, jeśli jeszcze raz tak powie, to będę... Będzie dwa. Pułkownik ma teraz dobrego kompana do picia. Spostrzegłem w charakterze Antoniego pewne cechy: brak własnej inicjatywy i niechęć do myślenia. Może to tylko przejściowe. Przekonam się o tym w przyszłości. Pojutrze wruszamy w drogę. Raków 6 marca 1923 roku. Dziś rano pojechaliśmy do Rakowa i zatrzymaliśmy się u państwa Gołęckich. Moje przypuszczenie, że Antoni nie lubi samodzielnie myśleć, jest prawdziwe. On o nic nie dba, o nic się nie troszczy. Na przykład, ani słówkiem nie zapytał mnie o drogę do Sowietów ani o warunki pracy. To wynika nie z dyskrecji i delikatności, lecz z normalnego jego ustosunkowania się do życia. Może to i dobrze? Może swym zimnym temperamentem zrównoważy mój, często zbyt wybuchowy? A kombinować? Ja będę za dwóch. Postanowiłem pójść do ojca. Tyle razy byłem w Mińsku, a nie wstąpiłem do niego ani razu. Bałem się, aby moje odwiedziny nie sprawiły staremu jakiejś przykrości. Tym razem wstąpię do niego. Wyślę Tońkę. Tak nazywam Antoniego Kralewicza do mieszkania ojca. Zrobimy przedtem obserwację wokół domu i jakoś tam będzie. Dałem tońce nagana i trzy granaty. Z tego, jak rozbierał i czyścił rewolwer, wywnioskowałem, że bardzo lubi broń. To mi się podoba. Dla mnie broń jest wszystkim. Dziś wyruszamy za granicę. Spotkałem smukę. Zapytał mnie, czy nie porzucą swojej pracy. Mówił, że moglibyśmy w kilku chłopach rozpocząć pracę przemytniczą na całego. Jeśli będziemy chodzić z bronią, rzekł Smułka, to możemy pracować na pewniaka, można nosić kokainę. Dziesięć razy przejdziemy z towarem i możemy w Warszawie kamienicę kupować. Porzuć swoją pracę, co ty z niej masz? Chodzisz, ryzykujesz sto razy więcej niż przemytnik? A jak byłeś goły, tak jesteś. Jemu dlatego zależy bardzo na mnie, że równorzędnie z moją pracą wywiadowczą mogę łatwo prowadzić przemyt na większą skalę. Ale mi się nie chce. Po co mam zbierać pieniądze, przysparzać sobie kłopotu, kiedy może już jutro kula mnie trafi, a zbierać pieniędzy nie mam dla kogo. Koniec rozdziału. Następny rozdział. U ojca.